No to mamy wszystko ustalone, do końca kwietnia zamykamy temat. Ja wyślę notatkę po spotkaniu i życzę Wam miłego weekendu. Przyszłości nie znamy, możemy tylko spekulować, co się wydarzy. I niektórzy wyobrażają sobie na przykład, że za 10 czy 20 lat będziemy spędzali czas wolny, czy nawet pracowali w wirtualnej rzeczywistości. Firma Meta, która odpowiada za Facebooka, inwestuje masę środków, żeby wcielić taką wizję w życie. I jednym z efektów ich prac są gogle VR Meta Quest Pro. Po udanych goglach Quest 2, które były przeznaczone głównie do rozrywki, ludzie spodziewali się rozwinięcia tej koncepcji, a dostaliśmy gogle, które są określane przez Metę jako, cytuję, całkowicie nowe podejście do pracy, tworzenia i współpracy. Jako że jestem człowiekiem pracującym, tworzącym i współpracującym, postanowiłem powiedzieć sprawdzam i przez najbliższy tydzień postaram się przenieść jak najwięcej czynności do wirtualnej rzeczywistości, od pracy po rozrywkę, żeby lepiej poznać te gogle i zobaczyć, jak sprawdzają się w codziennym używaniu. Zobaczmy, co uda mi się odkryć. Czas wejść po raz pierwszy w świat wirtualnej rzeczywistości za pomocą gogli Meta Quest Pro. Otwieram pudełko, zobaczmy, co jest w środku. Więc mamy same gogle z taką zaślepką ochronną, dwa kontrolery z paskami na nadgarstek, mamy stację dokującą, która nam ładuje kontrolery i same gogle, mamy zasilacz do podłączenia stacji dokującej do prądu, mamy ściereczkę, mamy też okablowanie, jeden kabel jest do ładowania bezpośrednio kontrolerów, gdy jesteśmy w podróży i nie chce nam się nosić stacji dokującej. I drugi jest kabelek, który podłączamy do stacji dokującej. Mamy takie końcówki, które można wpiąć w kontrolery zamiast pasków i służą nam do rysowania na wirtualnej tablicy. Mamy też oczywiście instrukcje i są jeszcze zaślepki po prawej i po lewej stronie na magnesy, którymi możemy odciąć się od światła. Znalazłem jeszcze clips, którym można podłączyć kabel do ładowania. Gogle wyglądają ciekawie. Powiedziałbym, że bardziej profesjonalnie niż gogle Quest 2. A przez te kamery z przodu wyglądają tak trochę futurystycznie. Pewnie wyglądam w nich jak jakiś owad. Te nowe kontrolery też robią dobre wrażenie. Są dość ciężkie, mimo że nie mają tych kółek znanych z kontrolerów w Questie 2. Niestety sprzęt był rozładowany, więc rozstawiam stację ładującą i czekam na zieloną diodę. Bateria jest już naładowana, więc mogę przejść do pierwszej konfiguracji. Konfiguracja zajęła mi około godziny. Musiałem połączyć się z kontem Meta, ustawić ustawienia prywatności, skalibrować śledzenie oczu, ustawić swojego awatara, ściągnąć gry i aplikacje, a w tym Horizon Workrooms, wydzielić granice pokoju i ustawić, gdzie jest moje biurko, a żeby móc pracować, ściągnąć na komputerze aplikację Meta Quest Remote Desktop i przejść przez kolejny proces konfiguracji. No nie jest to sprzęt plug and play, ale nie natrafiłem na żadną ścianę podczas konfiguracji. Natomiast to, co zawsze wzbudza moje wątpliwości przy produktach tej firmy, Meta, nie mają najlepszej historii poszanowania danych swoich użytkowników, a ten produkt wie nawet, na co dokładnie patrzę. I aplikacji Quest Remote Desktop trzeba dać całkiem duże uprawnienia do sterowania myszką, do rejestrowania ekranu, no ale tego w żaden sposób nie przeskoczymy. Najwyższa pora trochę popracować w tej wirtualnej rzeczywistości. W sumie przepracowałem dziś kilka godzin w wirtualnej rzeczywistości na trzech dużych monitorach i nie było tak źle. Dzień pierwszy zaliczony. Eksperyment toczy się dalej, dziś w planach wysłanie kilku maili, zaczynam też montaż tego filmu i dziś opowiem Wam też trochę na temat jakości obrazu w tych goglach. Wszystkich parametrów ze specyfikacji nie będę recytował, bo są dostępne w internecie.
Mamy tu dwa panele LCD, 1800x1920 pikseli na każde oko z miejscowym przyciemnieniem podświetlenia. Kontrasty nie są idealne, musiałem trochę pogrzebać w ustawieniach komputera, żeby zwiększyć kontrasty, no szkoda, że nie są to OLEDy. W dużym skrócie obraz jest lepszy niż Quest 2, ale nie jest to jakaś miażdżąca różnica. Pewnie dlatego, że mimo że mamy większą rozdzielczość, to mamy też większe pole widzenia, więc gęstość pikseli jest tylko trochę lepsza niż w Quest 2. Obraz nie jest perfekcyjnie ostry, a kolory pozostawiają trochę do życzenia. Praca biurowa jest możliwa, montaż filmów jest możliwy i jest wygodny na wielu monitorach, ale te kolory i kontrasty utrudniają efektywny color grading czy obróbkę zdjęć. W tych goglach zastosowana została inna technologia soczewek zwana Pancake Lenses i dzięki temu można było zmniejszyć front urządzenia i przybliżyć ekrany do oczu. Mamy tu sporo opcji regulacji, możemy zmienić odległość od oczu czy rozstaw soczewek. Można włączyć śledzenie oczu, wykorzystują to wirtualne awatary, żeby lepiej oddawać mimikę naszej twarzy i mogą wykorzystywać tu aplikacje czy gry do poprawy jakości. Ale ja nie zauważyłem w żadnej aplikacji i w żadnej grze takiego wyraźnego sposobu implementacji tego mechanizmu. Nowością jest kolorowa kamera, która może pokazywać nam otoczenie, gdy jesteśmy w tych goglach. W Quest 2 była czarno-biała. Niestety jakość tej kamery dalej pozostawia wiele do życzenia. Możemy zobaczyć, gdzie stoi kubek, zobaczymy, gdzie stoi biurko, ale nie liczcie, że przeczytacie cokolwiek na swoim smartfonie. Dobra, pora trochę popracować. Jakimi obserwacjami mogę podzielić się po dniu dzisiejszym? Odpaliłem drugi komputer z Windowsem 11 i niestety ta natywna aplikacja Horizon Workrooms przy próbie uruchomienia drugiego wirtualnego monitora pokazuje komunikat, że funkcja będzie dostępna wkrótce. I druga obserwacja, gdy patrzymy na wirtualny ekran, to obraz jest najbardziej ostry w centrum. Więc jest taki efekt, że podążamy głową za ostrością, czego przy normalnych monitorach nie robię. Po dwóch dniach używania mogę już trochę powiedzieć na temat tego, czy te gogle na dłuższą metę są wygodne w używaniu i noszeniu. Mimo że waga urządzenia to 722 gramy, to waga została całkiem fajnie rozłożona. W Quest 2 mieliśmy rozciągliwy pasek, a cała elektronika upchana była na froncie urządzenia. Tu mamy baterię wyniesioną na tył urządzenia, a przyciski czy głośniki umieszczone są na tym elemencie pomiędzy. Dzięki temu środek ciężkości jest gdzieś po środku i nie odczuwamy tego ciężaru po dłuższym czasie. Aż tak, bo mimo wszystko ja po półtorej godziny zaczynałem odczuwać dyskomfort w miejscu, gdzie jest największy punkt styku tej konstrukcji z głową, czyli na czole. To zresztą widać, bo po dłuższym używaniu zdejmujemy gogle i mamy czerwony pasek na czole, no i też fryzurka do poprawy. Czuję, że jeśli ta technologia ma chwycić, to potrzebujemy zmniejszenia rozmiaru takich urządzeń do, powiedzmy, zwykłych okularów. Bo teraz jak siedzimy sobie w kawiarni czy biurze, ktoś do nas podejdzie porozmawiać, to my zdejmujemy te gogle i nie wyglądamy najlepiej. I jeśli już jesteśmy przy dyskomforcie, to muszę to powiedzieć, oczy męczą się bardziej niż przy pracy na tradycyjnych monitorach. Po około godziny czułem potrzebę zrobienia sobie przerwy. I w tym miejscu chciałbym wspomnieć, że jeśli chcecie na własnej skórze przekonać się, czy jest to technologia dla was, lub chcecie sobie wyrobić własne zdanie na temat tego, czy za 10 lat faktycznie jest szansa, że będziemy siedzieli wszyscy, pracowali w wirtualnej rzeczywistości, to nie musicie kupować tych gogli, możecie je wypożyczyć w Plenty, w subskrypcji, nawet na jeden miesiąc, za ułamek pełnej ceny. Podobno te gogle pozwalają zabrać ze sobą stanowisko pracy wszędzie, więc chodźmy na małą wycieczkę do biura. Takie szybkie wnioski. Mimo wszystko przebywanie w przestrzeni publicznej w takich goglach jest dziwne, więc zabunkrowałem się w jakiejś salce. Gogle były raczej łatwe w transporcie, wrzuciłem je po prostu do plecaka, ale do torby na laptopa no nie zmieścicie ich. No ponownie muszę pochwalić to, że mimo że mam ze sobą tylko komputer, to mogę sobie dowolnie ustawić ekrany wirtualne, jeden pionowy, dwa poziome i pracować efektywniej. Minusem niestety jest czas pracy na baterii, bo w zależności od tego co robimy, ale wynosi on od godziny, w specyfikacji jest, że pracują do 2 godzin, ale na szczęście możemy się podpiąć do zasilania i po prostu kabelek nam wisi z gogli i my możemy dłużej pracować. A no i ostatni wniosek taki biurowy. Ciężko w goglach pije się kawę.
Pamiętacie ten slogan określający te gogle jako całkowicie nowe podejście do pracy, tworzenia i współpracy? Hardware może być perfekcyjny, ale jeśli nie ma dobrego software'u, to po co ktoś miałby przesiadać się na taką pracę? Przy okazji dzisiejszych testów chciałbym opowiedzieć Wam o aplikacjach, które wykorzystywałem przez ostatnie dni do pracy, a także poszukać jakichś innych, które być może wspierają tą kreatywność. I kilka faktów. System operacyjny to samo co w Quest 2. Po interfejsie poruszamy się kontrolerami lub za pomocą śledzenia dłoni. Mam wrażenie, że wykrywanie rąk działa lepiej niż w Quest 2, ale wciąż działa to różnie. I potrafi mocno irytować, w pewnych aplikacjach jeszcze bardziej, a w szczególności jak mamy kiepskie oświetlenie w pokoju. Ja miałem kilka sytuacji, w których wirtualna ręka tańczyła mi przed oczami, zasłaniając ekran wirtualny. Natywną aplikacją do pracy przy użyciu własnego komputera jest Meta Horizon Workrooms i jest ta aplikacja w wersji beta. I to na niej pracowałem na początku, tam na macOSie postawiłem sobie 3 monitory wirtualne, na Windowsie niestety tylko jeden. Nasze biurko staje się biurkiem wirtualnym i możemy włączyć fajną opcję, że nasza fizyczna klawiatura przebija się do świata wirtualnego, a my dzięki temu lepiej piszemy. Możemy do specjalnych przestrzeni zapraszać inne osoby z goglami czy bez i robić to, co robi się w sieci, czyli współpracować albo pluć na siebie jadem. Największym problemem dla mnie był udział w spotkaniach online, bo one są organizowane szok poza Horizon Workrooms, więc jak siedzicie w dowolnej aplikacji do telekonferencji online, no to będą na Was patrzeć ludzie, jak siedzicie w goglach. Do pracy bardzo szybko przesiadłem się z tej natywnej aplikacji na aplikację Immersed, która ma więcej opcji konfiguracji monitorów wirtualnych, a także ma możliwość postawienia wirtualnej kamery internetowej, dzięki której możemy brać udział w spotkaniach online, będąc wirtualnym awatarem. Wciąż niezależnie, czy będę siedział na spotkaniu online w goglach, czy jako wirtualny awatar, no będzie to dla innych ludzi dziwne. Mamy też możliwość dołączania do publicznych przestrzeni, gdzie pracują inni ludzie w formie wirtualnych awatarów i być może dla niektórych będzie to sposób na zasymulowanie przebywania z innymi ludźmi w biurze. Ja nie miałem potrzeby symulowania sobie wirtualnej obecności innych ludzi. W obu narzędziach dostępny jest też whiteboard, może ma to sens, gdy pracujemy grupowo w wirtualnej rzeczywistości. Ja na własne potrzeby dalej wolę używać normalnych aplikacji do whiteboarda lub nawet kartki papieru. Z ciekawości odpaliłem też aplikację Arkio, mam nadzieję, że tak to się czyta, żeby spróbować tej pracy koncepcyjnej w wirtualnej rzeczywistości. I opcji tam jest całkiem sporo, możemy sobie tworzyć na przykład projekty architektoniczne i później po nich chodzić. Natomiast ja nie modeluję obiektów 3D, nie projektuję wnętrz, więc ciężko mi się wypowiadać na temat tego, czy jest to użyteczne. Podsumowując kolejny dzień, soft dostarczony przez zewnętrzną firmę okazał się dla mnie bardziej funkcjonalny niż natywna aplikacja dostarczona przez firmę Meta. Niestety niezależnie od aplikacji miałem sporadyczne problemy z połączeniem mojego komputera z aplikacją i musiałem aplikację restartować, żeby wszystko działało. Miałem też kilka sytuacji, w których rozpięło mi połączenie między goglami a komputerem, ale to mogły być problemy sieciowe. Jak już wspomniałem, czasami wirtualne ręce tańczyły mi przed oczami, a raz gogle zawiesiły mi się tak, że musiałem robić twardy reset. Software'owo nie jest idealnie. VR to technologia, która świetnie sprawdza się do rozrywki, więc dziś poza pracą planuję też przejrzeć katalog jakichś ciekawych gier i może coś obejrzeć. Katalog gier to właściwie to samo co w Quest 2. Można pojeździć na snowboardzie, można pograć w gry rytmiczne, można się powspinać, można powybijać rytm wikingom, a nawet zagrać w Tetrisa, no wybór jest naprawdę spory. Można też oglądać treści na ogromnym ekranie, siedząc w wirtualnym kinie z innymi ludźmi, którzy również siedzą w wirtualnej rzeczywistości. Możemy nawet rzucać wirtualnym popcornem, jeśli ktoś lubi. To, na co od razu zwracamy uwagę, zakładając te gogle, jest to, że one nie odcinają nas kompletnie od świata zewnętrznego. Po bokach i na dole widzimy kątem oka kawałek rzeczywistości. W goglach Quest 2 byliśmy całkowicie odcięci od świata, w tych goglach tak nie jest. Nawet jak założymy załączone w zestawie zaślepki, które odcinają nas od światła po boku, to wciąż widzimy swoje stopy i zmniejsza to imersję. Można dokupić dodatkowe akcesoria, które całkowicie odcinają nas od światła, ale nie ma tego w zestawie i też trochę pokazuje, że ten sprzęt jest bardziej
skierowany do profesjonalistów, a nie pod zwykłe granie. Ogólnie grało się przyjemnie, nie ciągnie się żaden kabel, jest większa rozdzielczość niż w Quest 2, ale te prześwity no jednak zmniejszają tą imersję i jeśli miałbym używać tego zestawu do grania, to na pewno zainwestowałbym w ten dodatek odcinający całkowicie światło zewnętrzne. Dziś ostatni dzień eksperymentu, powoli zbliżamy się do końca tygodnia i ja powoli zacząłem się zastanawiać, czy poleciłbym komuś te gogle, czy może bym polecił jednak Questa 2. Ja miałem przyjemność testować poprzednie gogle od Mety, jeśli interesuje Was ten temat, to film z testów znajdziecie na kanale Plenty. Po pierwsze, czy różnica w jakości obrazu jest zauważalna? Te gogle na papierze mają wszystko lepsze, lepsze podzespoły, lepszą rozdzielczość, ale nie było tak, że gdy założyłem je po raz pierwszy, to zbierałem szczękę z podłogi. Miałem wręcz wrażenie, że bardzo zbliżony był efekt do tego, co było w Questie 2. Ten sam OS, grało mi się praktycznie tak samo w te gry. Być może one są ładniejsze, ja jakoś tego nie zauważyłem tak mocno. Na pewno nie jest to różnica warta tej ceny. Po drugie, czy nowe gogle są wygodniejsze? Tu zdecydowanie tak, one są lepiej wyważone, po prostu w tych goglach całość ciągnęła nas w przód. Tu jest naprawdę fajnie, jeśli chodzi o ergonomię tego urządzenia. Co z kontrolerami? Tu zdecydowanie wygrywają nowe kontrolery, tylko że je też można dokupić do Questa 2. Mają wbudowaną baterię, mają wbudowane kamery do wykrywania swojej pozycji w przestrzeni, mają wbudowane procesory, mają haptyczne wibracje. No są praktycznie pod każdym względem lepsze. Te były zasilane paluszkami do wykrywania w przestrzeni. Mamy te śmieszne okręgi, które powodują, że stukamy się, gdy przybliżamy dłonie do siebie. Pozostaje kwestia baterii i tu jest śmiesznie, bo Quest 2 wytrzymuje dłużej. Te nowe gogle trzymały mi około godziny. W specyfikacji mamy, że do 2 godzin, ale rekomenduję co jakiś czas robić przerwy, żeby sprzęt sobie naładować lub siedzieć z kablem. I tyle zostaje z posiadania fajnych, bezprzewodowych gogli. To już koniec mojego tygodniowego testu gogli Quest Pro. To było ciekawe doświadczenie, które pokazało mi, że praca w wirtualnej rzeczywistości jest możliwa. Bardziej do skoku, bo nawet po kilku godzinach z ekranem przy oczach odczuwałem pewien dyskomfort, na przykład w postaci zaczerwienionych oczu. Nawet aplikacja Immersed wysyła takie raporty, z których wynika, że optymalny czas pracy w tych goglach to 4 godziny, a nie 8. Może to kwestia technologii, która będzie się ciągle rozwijała. Nie obraziłbym się za możliwość noszenia dodatkowych ekranów wirtualnych, na przykład w postaci zwykłych okularów, bo te gogle zwracają na siebie uwagę i to w taki jeszcze dziwny sposób. Ja koniec końców i tak wolę mój monitor 4K, a w kawiarni przemęczę się na małym ekranie, no bo nie wyobrażam sobie siedzieć w takich goglach. Wracając do sprzętu, sam hardware jest dopracowany. Fajne kontrolery, ergonomia urządzenia jest bardzo dobra, dobre ekrany, śledzenie oczu i mimiki twarzy. Te kamery z przodu są słabe, ale wystarczające, żeby zobaczyć, gdzie stoi kubek z kawą. I tu przychodzi ten kubeł z zimną wodą, bo hardware jest fajny, ale software'owo jest biednie. Można odnieść wrażenie, że gogle zostały zaprojektowane z myślą o przyszłości, która jeszcze nie zdążyła nadejść. Używając gogli, ciągle walczyłem z ograniczeniami. Niby jest to sprzęt dla profesjonalistów, ale software nie jest już taki profesjonalny. Jak zbierzecie w całość te moje wątpliwości, to pewnie nie zdziwi Was moja opinia, że uważam, że cena na premierę tego sprzętu była absurdalna. $1500 to był jakiś żart i nie dziwię się, że niedawno ogłosili spadek cen o 1/3 do $1000. Jeśli chcecie sobie pograć, to kupcie lub wypożyczcie sobie Questa 2 lub poczekajcie na Questa 3. Jeśli wykorzystujesz VR profesjonalnie lub praca na wielu monitorach w dowolnym miejscu to coś dla ciebie, no to raczej lepszego sprzętu od tego nie znajdziesz. Tylko nie spodziewaj się, że odkryjesz tam metavers o nieskończonych możliwościach. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że z zainteresowaniem śledziliście przebieg mojego tygodnia. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!